z mojej głowy! Nie ruszaj się! A teraz zet! Nieźle! Kto tam? Nie ruszaj się! Nie! Złap mnie! Szybko spadamy! Co to znaczy? Nie mógł daleko uciec. O, to tam! Wyłącz to, ciamajdo! Spójrz, złodzieje! Wejść! Przepraszam, kapitanie. To list od gubernatora Don Parasola. Skargi na mnie? Nie udało się powstrzymać wielu przestępstw na moim terenie? Niekompetentny półgłówek! Założę się, że sprawcą tych wszystkich niegodziwości jest Zorro. Ale kapitanie, Zorro nie obrabował nigdy haciendy. To znaczy? To znaczy, że mamy jeszcze wielu innych bandytów w Kalifornii. No chyba pan ma rację. Zorro to zrobił. Pan wybaczy, muszę zajrzeć do koni. Za drogo? U mnie jest przecież tanio. Zapraszam. To przepyszne. Chodź, Bernardo. Dziękuję. Co? Nie kupiliście jeszcze warzyw? Co z wami? To skandal! Stary zegar moich dziadków został skradziony! Lepiej, żeby mi go oddał! Zorro obrabował nasz dom! Ukradł biżuterię i zegar przywieziony przez Carlosa Sancheza Batistę w 1792! Mój dom też! Okradziono nas w środku nocy! Pobiegłem za tym zamaskowanym mężczyzną. Znalazłem zet wycięty na moich drzwiach. Zorro! Tylko Zorro mógł to zrobić, kapitanie! Co? Znowu? Armia nic nie robi. Na co płacimy podatki? Och, cicho bądź. Pokaż mi, co się stało. Zajmę się tym osobiście. Żołnierze, na koń! Wedle rozkazu, kapitanie! Tak jest! A teraz wszyscy za mną! Tak jest! Z drogi! Dowiedziałem się, że ukradłem zegar pani Fernandzie. Co jeszcze? Może konie? Chyba będę musiał nauczyć złodzieja kilku rzeczy. To zostało zrobione w Madrycie. Myślę, że on jest wart worka pesos. A teraz zobaczymy, co mamy od państwa Verdugo. Coś dobrego? Nie byliśmy jeszcze u państwa Verdugo. Słucham? Czekacie na specjalne zaproszenie? Kazałem wam pójść tylko po to, by odzyskać spinkę do bankietu z moimi inicjałami. Jeśli kiedykolwiek pokażą to monasterio, to będzie wiedział, że to ja ukradłem nasiona i wsadzi mnie do więzienia. Tak, ale dla niepoznaki mieliśmy okraść też inne haciendy, żeby pani Verdugo nie domyśliła się, że tam wrócimy. Jesteśmy sprytniejsi od ciebie. Tak. Ale mogliście wszystko zrobić jednej nocy. Teraz pewnie wszyscy już poszli zawiadomić kapitana Monasterio. Nie pomyśli, że to my, szefie. Zrobiłem literę Z w każdej haciendzie. Wszyscy wierzą, że to Zorro się do nich włamał. Po co tu przyjechała tym razem? O, stójcie! Szybko, ukryjcie to wszystko w piwnicy, głupole. Głupole to jakieś ptaki? Cicho bądź, idziemy! Drogi panie Rodrigo, wszystkiego dobrego. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Ależ pani Verdugo, pani mąż jest przecież o wiele bogatszy niż ja. Proszę jego zapytać.
Nie, nie. Raczej nie mam ochoty opowiadać mojemu mężowi o wszystkich planach. Wolę jednak poprosić mojego dobrego przyjaciela Mala Pence. Wiemy, że nie chciałbyś skończyć w więzieniu za nieszczęśliwie zgubioną spinkę. To jest szantaż. Niech tak będzie, pani Verdugo. Myślę, że będzie bardzo miło, jeśli mój drogi przyjaciel nigdy nie poprosi mnie o zwrot. Z całą pewnością ostatni raz wydajesz mi rozkazy, pani Verdugo. Strzeż się. A teraz wracajcie do garnizonu. Tak jest! Przekonamy się, jak kapitan Monasterio prowadzi swoje dochodzenie. Od tej chwili będziemy go śledzić. Bardzo sprytnie, szefie! Jeśli oni go złapią i zrzucą na niego winę, w końcu się go pozbędę. Złodziej ukrył się tam. W pobliżu słyszałem konia. Musisz zbadać ślady. Tak jest, tak jest. Przesuńcie się w lewo, a ja zbadam ślady. Oj nie, w lewo, mówię w lewo, tak? Wy w lewo, a ja w prawo. Wy cały czas w lewo, a ja nie w prawo. Tak, sierżancie? Nie! Nie! Kapitanie, mogę naprawić godną pożałowania pomyłkę sierżanta Garcia. Posiadam orli wzrok i mogę dostrzec ślady Zorro. Śmiało, kapralu. Proszę tutaj! Krzaki mają połamane gałęzie, stratowane przez konia. Dobrze, kapralu! Zaczynamy stąd! Żołnierze, idziemy po śladach złodzieja! Tak jest! Pójdźmy zobaczyć! Tu, sierżancie, tutaj! Na pomoc! Sierżancie, pomocy! Pomocy! Na pomoc! Kapitanie! Wierzy pan, że złodziej zrobił sobie piknik na moim ranczu? Lepiej uważaj na to, co mówisz, Don Pedro. Bardzo dobrze wiem, co robię. Niedługo aresztuję Zorro. Jeszcze zobaczysz. Nie podejrzewają was. Ci głupcy są nieprzydatni. No dobrze, wracajmy teraz do haciendy. Muszą pomyśleć, że nas też ktoś okradł. Monasterio to prawdziwy król źle przygotowanych dochodzeń. Zastanawiam się, co teraz. Proszę o ciszę! Zaprosiłem was tutaj. O! To oburzające! Mój dom został okradziony! Kiedy obserwowałem wasze dochodzenie, moja hacjenda została splądrowana i to w biały dzień! Teraz już nic nie może powstrzymać tego okropnego Zorro! Oczywiście! Musimy go powstrzymać! Nic nie rozumiem. Zorro nie jest złodziejem. Naprawdę? Więc kto wyrył zet na moich drzwiach? Chwileczkę. Twoja hacjenda nie została obrabowana. I to ani razu, czyż nie tak? Po prostu nie wierzę. Oskarżasz mnie? Nie oskarżam, to tylko stwierdzam fakt. Słucham? Mówię, jak nie było. Jesteście w stanie zatrzymać włamywaczy, a oskarżacie nas? Cisza! Zaprosiłem was tutaj, by przedstawić konkretny plan, jak udaremnić kolejne włamania Zorro. Chciałbym wystawić posterunki w okolicznych hacjendach. Jeśli Zorro się pokaże, złapiemy go! Sierżant Garcia i kapral Gonzales będą pilnować delawegów. Każdy z farmerów także dostanie po dwóch strażników. No dobrze, Don Diego. Obiadek wzywa. Obowiązki, tak, obowiązki. O! Kobieta z moją pozycją zasługuje na więcej niż dwóch żołnierzy. Pani Verdugo, to ja będę z przyjemnością strzegł twoich hacjendy. Mam do tego wspaniałych ludzi. Jak miło, Don Rodrigo, dziękuję.
We dwójkę idźcie natychmiast do hacjendy państwa Verdugo, bo musicie ich chronić przed złodziejami. Chwila! Złodzieje to my! Zamknij się, ptasi muszczku! Lepiej znajdźcie tę spinkę do mankietu, gdy już tam będziecie. Zaraz. Czy przypadkiem nie powinniśmy okradać kilku hacjend w tym samym czasie, żeby wszystkich zmylić? Ja się tym zajmę. Wy znajdźcie moją spinkę. A więc, Yuma, mamy umowę. Dziś w nocy ty i twoi ludzie włamiecie się do Haciendy de la Vegów i Villa Longu. Nie. Ostatnim razem, gdy pracowałem dla ciebie, moi ludzie szybko skończyli w więzieniu. I bardzo trudno było im się stamtąd wydostać. Mam tutaj coś, co powinno was przekonać. Poza tym, będziecie mogli zatrzymać wszystko, co tam ukradniecie. Dlaczego nie włamiemy się do domu Verdugów? Są najbogatsi. Zapomnij! Załatwcie de la Vegów i Villa Longów. Ja zajmę się haciendą Verdugów. Czy to jasne? Co się tu dzieje, Ines? To nasza artyleria, ojcze. O, uważaj! Gotów? Czy złodziej już przyszedł? Jeszcze nie. Ojej, ojej. Może powinniśmy wszyscy ukryć się w lesie, a tobie pozwolić działać. Łapy precz! Ojej, Donia Maria, to bolało. Weźcie to! Aha! Zaraz cię złapię! Poddaj się, złodzieju! Uważaj, ojcze, może być niebezpieczny! Wybacz. Wydocha! To może być Zorro. Ten także. Zaraz, który z was jest Zorro? Nie ty. Co wy tu robicie? Donia Maria! Szybko, biegiem! Oni są szaleni i niebezpieczni! Szkoda. Spróbujemy u Villa Longu. Czas na Zorro. Cicho i spokojnie. Ojcze, czy to ty? Ciii! Bądź cicho, a nic ci się nie stanie. Ale ładna. Podoba mi się, będzie moja. Ratunku, ratunku! Złodzieje, złodzieje! Seniore Songard! A masz! Na pomoc, ratunku! Wzywałaś, więc jestem. Zorro! No nareszcie! Mam szansę, by dać ci niezapomnianą lekcję.
O, widzę, że przejąłeś ładną sukę. Moje pesos. Czy tego właśnie szukasz? Chodź i weź to. A tak! Bierzcie go, bierzcie! Na pomoc! Ratunku! Są w domu! Szybko! Pospiesz się, pospiesz! Moje pesos! Szybko, Yuma! Musimy już iść! Trzeba było odwiedzić werdugów! Mala pensa pewnie napełnia teraz swoje kieszenie! Naprzód, tornado! Zorro! Dla ciebie, seniorito, prezent od złodziei. Dzięki temu pomożesz biedakom w Los Angeles. Zorro. Szukanie spinki do mankietu w tak wielkim domu jak ten, to jak szukanie sardynki w oceanie. Tu jej nie ma. Co wy tu robicie? Nie! Oddaj mi to! Łap! Rzucaj! Izabelo! Oddaj mi to w tej chwili, albo bardzo pożałujesz! Cóż, teraz poważnie. Róbcie, co pani każe. Nie martw się, skarbie. Kupimy nową. Witam. Nie, tylko nie on. Sami możemy to sobie zrobić. Przepraszam, sprawdzałem, czy wszystko w porządku. Chyba tak. Dobranoc! Gdzie oni są? Podczas starcia twoja spinka trochę się zepsuła i raczej nie pasuje do mankietu. Została zmiażdżona, szefie, proszę, oto ona. Wolność! Czuję teraz wolność! Nie udało nam się okraść tamtych hasjent, więc przyszliśmy zabrać to, co nasze. Co? Powstrzymajcie ich, wygamonie! Walczcie jak mężczyźni! Zegar. Wstrętni bandyci zabrali mi wszystko! Wracajcie! Dorwę was! Jednak nie wszystko, szefie. W beczce w piwnicy schowaliśmy cały nasz łup. Masz na myśli ten łup? Nieładnie kraście rzeczy należące do innych, panie Malapenso. Moja droga pani Izabelo, dowód zniknął z moją spinką do mankietu, więc nic na mnie nie masz.
Już niczego mi nie rozkażesz. Już niedługo bardzo tego pożałujesz, Don Rodrigo. Mój ukochany mąż zostanie gubernatorem Kalifornii, a wtedy będziesz mnie błagał o przyjaźń. Gubernatorem? Tylko tyle? A może królem Hiszpanii? Ha! Zorro wystraszył się mnie. Wolał oddać to, co ukradł. Nie, kapitanie. Indianie to ukradli. Widziałem ich z bliska. To nie był Zorro. Garcia, do obornika! O, tak jest, tak. Sierżancie, dzielnie broniłeś naszego obiadu. W podziękowaniu kupię ci lunch w gospodzie. O, Don Diego! Co? Co? Tylko ja zasłużyłem na nagrodę. Ty cały czas byłeś nieprzytomny. Pomyślmy chwilę. Kapral poświęcił się testując pułapki zastawione przez Bernardo. Więc też zasłużył na lunch. Ja pierwszy! Ja! Wersja polska na zlecenie Platformy MC Plus Studio Publish. Dialogi Jacek Polszczak. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk montaż Piotr Bielewski. O, upalny dzień dzisiaj. Tak, naprawdę strasznie duszno. Hej! Czekasz tu na kogoś, Don Diego? Oho, witaj, sierżancie. Czekam na Diligence. Zamówiłem oryginalne wydanie Don Quixota od kolekcjonera książek w Meksyku. To bardzo stara książka. Ma ponad 200 lat. Chciałbym już ją mieć w swoich rękach. A, Don Diego, mam dla ciebie złe wieści. Niestety Diligence z Baja California dziś nie przyjedzie. Tak, to naprawdę straszne. Chodźmy utopić nasze smutki w filiżance gorącej czekolady. Bardzo żałuję, że nie mogę ci powiedzieć, kiedy przyjedzie dyliżans, ale to tajemnica. Serio, sierżancie? Śmiało, sierżancie. Mnie z pewnością możesz zaufać. Nie mam pozwolenia, Don Diego. Rozkaz kapitana, przyjacielu. Drogi panie Rodrigo. Pani Verdugo. Nikt nie chciał otworzyć mi drzwi, więc sama sobie weszłam, senior. Dobrze cię znam. To nie jest tylko przyjacielska wizyta, więc powiedz, czego chcesz? Potrzebuję twojej pomocy, Rodrigo. Do ataku na dyliżans jadący z Baja California. A dlaczego miałbym to zrobić? Ponieważ dyliżans przewozi mnóstwo pieniędzy. Według moich źródeł dotrze do Los Angeles dziś wieczorem lub jutro rano. Wykonacie pracę, w której jesteście ekspertami. Wtedy będziemy mogli podzielić łup. A jak ty dowiedziałaś się o tym wszystkim? To proste. Część tych pieniędzy należy do mojego męża, Don Luisa. Pani Izabelo, chciałaby pani okraść własnego męża? Posłuchaj, potrzebuję pieniędzy, żeby pomóc w jego karierze. Los Angeles potrzebuje burmistrza, który umie zarządzać miastem. Ale mój Luis jest zbyt naiwny, więc muszę mu troszeczkę pomóc. Przyklaskuję twojej zuchwałości, pani Izabelo. Jak najbardziej, ale tym razem nie pomogę. Słucham? La Rana, dentysta! Tak, szefie? Pokażcie pani Verdugo moje drzwi. I nie pozwólcie, by uderzyły ją w tyłek przy wyjściu. Oj, ty, jak śmiesz! Nikt się tak do mnie nie odzywał! Może złapiecie to? Co to jest? Nagroda za schwytanie pirata Rodrigo Malavity. A, Malavita. Rozumiem. Byłeś kiedyś piratem. Natychmiast to oddaj! To pewnie stara historia, skoro kapitan Monasterio nic o niej nie wie. Może powinien? Raz, dwa, trzy! Maszerować! Oddział w lewo! Raz, dwa, trzy! A teraz w prawo! W lewo! W prawo! W lewo! W prawo! W lewo!
O! A, moja noga! O! A? Gonzales, twoja niekompetencja jest całkowicie niekompetentna! Musisz się dużo nauczyć! Patrz i słuchaj! Uważnie! Kompanio, naprzód! O! Czekaj, to moja szpada! Dziękuję, Bernardo! Kapitanie? W nocy rolnicy zobaczyli dyliżans z Baja Kalifornii w drodze do Pueblo San Cristobal. To dobrze. Jeśli zatrzyma się na noc, skrzynia pełna pesos jutro odjedzie. Odejść. Skrzynia pełna pesos, aha. Teraz rozumiem, dlaczego sierżant Garcia nie chciał mówić. Znam woźnicę. Czasem zmienia konie, żeby móc szybciej dojechać. Jeżeli tak będzie tym razem, to dotrze do Los Angeles dziś wieczorem. Zaoferuję mu eskortę. Pieniądze przyciągają bandytów. Prawda, Bernardo? Antonio? Ojej, co ty tutaj robisz? Czego chcesz? Twojej ręki. Jak mogłabym wyjść za ciebie? Czy już zapomniałeś, jak twój ojciec, Don Rodrigo, chciał się pozbyć mojego brata Diego? Masz moje słowo. Nie brałem udziału w tym spisku. Będziesz bardzo długo czekać. Przebaczę ci dopiero wtedy, kiedy na piasek w Dolinie Śmierci spadnie śnieg. Od razu zrobiło mi się zimno. Witam, pani Izabello. Proszę, proszę, syn pirata. O, mój łaskawco, to znaczy, że o tym nie wiesz? Twój ojciec był kiedyś piratem. Władze znały go pod nazwiskiem Malavita. To niemożliwe. No tak, to twój tatuś. I jeśli nie chcesz, żeby miał nieprzyjemności od władz, zaatakujesz dyliżans dla mnie. Ja mam pracować dla ciebie? Nigdy. Ach, jaki ojciec, taki syn. Byłeś kiedyś piratem? Byłeś, tato? O co ci chodzi? Nasze nazwisko to naprawdę Malapensa czy Malavita? To szkodliwe kłamstwa i plotki. Ojcze, nie okłamuj mnie. Pani Izabela pokazała mi list gończy. No, już dobrze. Teraz już wiesz. Czemu tak bardzo narzekasz? Wychowywałem cię jak księcia. Nigdy niczego ci nie brakowało. Wszystko zniszczyłeś kłamstwami. Nawet moje zaręczyny z Ines. Och, to wszystko przeszłość. Zapomnij. A teraz musimy to zostawić, bo pani Verdugo z pewnością chce mnie wydać. Zgarniemy wszystkie pieniądze, zrobimy ostatni duży skok, a potem znikniemy. Będziemy żyć jak prawdziwi piraci. Tego już za wiele. Ma się rozumieć, szefie. I tak jesteśmy spaleni w tej okolicy. Dlatego zanim zwiejemy, napchamy nasze torby pieniędzmi. Dokładnie. Zaatakujemy dyliżans poza Los Angeles. Strażnicy będą zmęczeni i niby bezpieczni. To dobry moment na skok. Robimy to dla pani Verdugo, szefie? Oczywiście, że nie. Pracujemy tylko dla mnie. Tak, jak za dawnych pirackich czasów. O, jak ten czas leci. Muszę przygotować się do eskorty. Kto wie, może pojawią się jacyś bandyci. Czy to nie śmieszne? Jadę z tobą. Nie, nie, bez dyskusji. To niebezpieczne. A jeśli rabusiów będzie więcej, ha? A jeśli będę z tobą, można oszukać bandytów, podmieniając skrzynię. A? No dobrze, siostrzyczko, pomożesz mi. Tylko tym razem. Jest w tobie więcej Diego niż Zorra. Tornado!
Ojej, jeśli to jest ładunek pieniędzy, musi być tam fortuna. Zorro! Alarm! Spokojnie, nie jestem tu, żeby kraść. Woźnico, szybciej! Szybciej! To już męczące. Ile można tłumaczyć? Będę was ochraniał! Szybciej! 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 Ojej! To ten straszny Zorro! Ostrzegałam, panie Zorro. Jeśli zaatakujesz, to pożałujesz. O, proszę. Spójrz, ktoś jedzie. Są za nami, ale szybko jadą. Ojej! Prawdopodobnie bandyci! Wiem, że przewozicie pieniądze. Jeśli są bandytami, zaatakują. Dajcie to mnie. Ach tak? Uciekniesz z pieniędzmi? Nie słuchaj go. Wsadź to do naszego wozu i spokojnie jedź do Los Angeles. No, mam rozkazy. Nie wolno mi nikomu dawać ładunku. Rób, co ona mówi i daj mi poprowadzić do miasta. Dam im niezłą nauczkę. No dobrze. No dobrze. Szybciej! Szybciej! Oszukaliśmy ich! Mało brakowało. To Zorro! Ten złodziej zabrał nasze pieniądze! Zorro! Aha! Dwóch was jest! Proszę, kogo ja widzę? Dentysta. Chyba wiesz, że widziałem już twoją twarz. Szybciej, kolego! Szybciej! Cześć, szefie! Gamonie! Nic nie ma! Zabrali pieniądze! I wiem, jak nas oszukali! Zorro! Wybaczcie, panowie, tylko sobie przejdę. Panowie, dzięki. Świetnie, Tornado. Do widzenia, powodzenia. Nie leżcie jak zdeptany tortille. Idźcie go złapać, gamonie. Cóż, szefie. Przyjmuję życie takim, jakim jest. Jesteśmy wykończeni, więc pójdziemy na spacerek. To nic osobistego, szefie. Lubimy cię, nawet jak jesteś skąpy. I cały czas bijesz nas po głowie. No dobrze, idźcie sobie. Beze mnie jesteście nikim. Nie wracajcie do mnie z płaczem, bo już was nie zatrudnię. Wiecie co? Może ten Zorro nie jest takim łajdakiem, jak mówią. Dzięki niemu nic się nie stało. Wio! Teraz moja kolej. Bernardo! Gu
głupi brutal! Nauczę cię trzymać ręce przy sobie. En garde! Zdaję sobie sprawę, że trudno ci będzie mi wybaczyć, ale chcę, żebyś wiedziała, że bardzo mi przykro. Ha? Nie próbuj zakręcić mi w głowie. Moja głowa. Co? Jest pusta? Adios, señorita. Walczyłaś dzielnie, jak lew. Jak śmiesz prawić mi komplementy, złodzieju? Posłuchajcie mnie. Dyliżans, który przewoził naszą gotówkę, został zaatakowany. Tam było wszystko, co miałem. Wszystko? Niczego nie ma? Jeśli był w to zamieszany dentysta, to tajemniczy jeździec też pracuje dla Malapensy. Pójdę do Haciendy. Odrobina szczęścia i znajdę skradzione monety. Jeździec był zamaskowany. Powiedział, że trudno będzie mu wybaczyć. O, to Antonio był jednym z atakujących. Oj, dostanę go. Ha, w końcu! Jestem z ciebie dumny, chłopcze. Wszystkie moje pamiątki pirackiego życia. Musimy już iść. Pieniądze, które wzięliśmy, przydadzą się. Miałem sporą sumę pieniędzy w tym dyliżansie, ale jeszcze gorsze, kiedy tracisz majątek całego życia. Ten obrabowany konwój był tajny. Najwyraźniej ktoś musiał ostrzec złodziei. To byłam ja! O nie! Musiałam to zrobić, gdy dowiedziałam się, że był piratem. Groził mi, żebym nie wyjawiła jego sekretu. Ratując życie, dałam mu informacje na temat konwoju. O, Luis, bardzo mi przykro. Jeśli Malapensa był piratem, byłby nakaz aresztowania i wiedziałbym o tym. Ale to było dawno, dawno temu, w innym regionie. Proszę spojrzeć. Garcia! Tak, tak jest! Zbiórka! Wedle rozkazu! Dzień dobry, seniores. O, szczury opuszczają statek. Możesz jechać, tato. Ja się nim zajmę. Później cię dogonię. O, co za imponujący szermierz. Stój, mówię! To Malapensa! Zatrzymać! Tak, tak jest! Łapcie go! Mały prezent! Ile złotych monet! Wszystkie dla mnie! Żołnierze! Ścigać uciekiniera! Dobra robota, senior! Ale wybacz! Synalek zatrzymany, teraz pora na tatusia. Adios, senior! No, co to? Dzień wypłaty? Ile ich tu jest? Albo wyślę was statkiem do meksykańskiej dżungli! Zorro! 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 Nadal jest ich dużo. Moja głowa. Zorro! O, a wolisz ciężką artylerię?
Angard! Myślisz, że jesteś gotowy na wyzwanie? Zorro! Nareszcie. Dlaczego to trwało tak długo? Prawdziwy pirat! Nie poddaje się! Łapcie go! Uwaga! Do widzenia, panowie! Uwaga! Nie! Ha? Biedny człowiek. To smutny koniec. Nawet jak dla takiego złodzieja i pirata. Z Don Malapensą nigdy nic nie wiadomo. Może planował płynąć na Karaiby. Zorro! Łapcie go! Do widzenia, seniores! Aresztować go! Natychmiast! Witaj znów, Ines. To za to, co zrobiłeś ostatniej nocy, Antonio. Ale Ines, ja wiem, że jesteś na mnie zła. Jeśli posłuchasz, to wytłumaczę. Zostaw Ines w spokoju, ty wielki, brutalny diable! Nie, Donia Maria! Nie, proszę! Wrócę, kiedy nie będzie pani taka zła. Do zobaczenia! Czy to był Antonio Malapensa? Czemu nie wołałaś? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus w studiu Publishing. Dialogi Jacek Wolczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk i montaż Piotr Bielski.